Witam na 26. Zjeździe Związku Polaków we Włoszech. Na początku chciałabym wspomnieć, bo niestety jak co roku mamy też osoby, które nas zostawiły. Chciałam wspomnieć o pani Marii Roza Żurawska, która była córką kombatanta drugiej armii generała Andersa. Nigdy nie brakowało jej na uroczystościach, na polskich cmentarzach, tak na Monte Cassino czy w San Lazzaro w Bolonii. Przez długie lata była członkiem zarządu Związku Polaków we Włoszech. Odeszła także Krystyna Jabłońska, członek zarządu AIPRO, obserwator na wszystkich naszych zjazdach. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, szczególnie się cieszę, że jestem z Wami w tym roku, bo niefortunnie w zeszłym roku z Wami nie było. Także dziękuję za przybycie, a cieszę się, że będę miała okazję porozmawiać z niektórymi, których albo nie znam, albo dawno nie widziałam. I mamy właściwie kupę czasu, żeby jakoś mówić po angielsku check-in. Także dziękuję, wszystkiego dobrego i życzę wszystkim miłych obrad. Watykan jest miejscem wielu świętych, wielu błogosławionych, więc też jest w pewnym sensie naszą polską rolą, żeby o tych polskich, wybitnych, błogosławionych, świętych, których siłą rzeczy perspektywa czasu czyni trudniejszą tą pamięć, żeby o nich przypominać. Bardzo dziękuję Państwu za miłe przyjęcie, zaproszenie, życzę owocnych obrad. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Państwu owocnych obrad, wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz satysfakcji płynącej z działalności społecznej. Podpisał pan marszałek, senator Tomasz Grodzki. Przede wszystkim jestem bardzo zaskoczony tym, że odbywa się to tak sprawnie i w tak polskiej atmosferze, aż trudno mi w to uwierzyć, bo gdyby nie pogoda, to byłbym pewien, że jestem w Polsce. Wydaje mi się, że przede wszystkim podziękowania, serdeczne podziękowania dla tych, którzy prowadzą tą grupę polonijną tutaj, dla tych, którzy potrafili to zorganizować i dla tych, którzy utrwalają polskość na włoskiej ziemi, która znajduje się w obiekcie polskości już od czasów generała Dąbrowskiego. Dzięki swojej pokorze i takiej przewidywalności, racjonalnemu myśleniu potrafił odegrać tak ogromną rolę w Kościele polskim i w narodzie polskim. Nie bez przyczyny nazwany jest prymasem tysiąclecia. Sam fakt, że możemy spotkać się dzisiaj, mimo ciągle trwającej pandemii, to już jest zwycięstwo środowiska i zwycięstwo nasze nad tym wrogiem, jakim jest epidemia. Ale pomijając ten wątek smutny, jest wiele powodów do radości. Tutaj przed chwilą usłyszeliśmy o tylu projektach, o tylu możliwościach działania, że serce rośnie. I to jest cel każdego zjazdu, bo za chwilę będą te wewnętrzne sprawy, czyli będą wybory, będą sprawozdania. Ale to spotkanie pierwsze, spotkanie ogólne, to taka wielka możliwość integracji środowiska, bo w tym wielkim, długim kraju zjeżdżają się ci z północy i ci z południa, to wielka możliwość wymiany doświadczeń i osobistych dyskusji, debat, a nawet sporów. Z tego na pewno wynika za każdym razem coś bardzo dobrego właśnie dla Polonii włoskiej. Śmiało możemy powiedzieć, że z każdą inicjatywą będącą wynikiem wspólnego działania organizacji polonijnych realizuje się wielkie życzenie naszego wybitnego rodaka Ojca Świętego, którego pragnienie było, aby polskość promieniowała w wiecznym mieście, przenikała w kierunku Polski i świata jako wartość uniwersalna w zetknięciu z innymi kulturami. Bez Państwa zaangażowania, aktywności i codziennego trudu poczucie wspólnoty wśród Polaków i osób z polskim pochodzeniem mieszkających we Włoszech nie byłoby tak silne, a polskie postrzeganie świata nie byłoby tak zrozumiałe i przystępne dla innych. Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej.
Dlatego też tak ważna jest właśnie ta sztafeta pokoleń, która pozwala podtrzymywać poczucie wdzięczności za wszystko to, co było darem naszych przodków i budować przyszłość z poczuciem odpowiedzialności i świadomością, że nasze dzisiejsze czyny mają wpływ właśnie na jej kształt. Szanowni Państwo, jestem ogromnie zaszczycona, że mogę brać udział w 26. walnym zjeździe Polaków i Polonii w Rzymie. Bardzo dziękuję za zaproszenie pani prezes Urszuli Stefańskiej Andreini. Jest to dla mnie szczególnie ważne, ponieważ jest to mój ostatni zjazd, jako że moja kadencja zmierza ku końcowi. Tym bardziej się cieszę, że po lockdownie i ścisłym lockdownie i pandemii, która mamy nadzieję wycisza się tutaj we Włoszech, możemy się spotkać i mogę osobiście podziękować pani prezes, organizacjom stowarzyszonym i wszystkim, którzy mi pomogli w mojej pracy, w mojej misji we Włoszech za te 4 lata pracy, za 4 lata służby. Mam nadzieję, że nikogo nie zawiodłam. Mam nadzieję, że ta moja misja posłużyła przede wszystkim budowaniu relacji i odpowiadaniu na potrzeby Polonii i Polaków we Włoszech. Bardzo Państwu dziękuję za to ogromnie cenne dla mnie doświadczenie. Dziękuję bardzo. Jutro będziemy odsłaniać tablicę poświęconą panu Morawskiemu. To kolejny symbol. Pan Stanisław Morawski nie mógłby nie mieć takiej tablicy, ale mam nadzieję, że nie skończy się tylko i wyłącznie na tablicy, że to będzie inspiracja do organizowania wielu innych wydarzeń. Liczne inicjatywy, jakie podejmują środowiska reprezentowane przez delegatów na dzisiejszym zjeździe, sprawiają, że są Państwo prawdziwymi ambasadorami polskości w swoich regionach. Zachęcamy Państwa do współpracy z właściwymi konsulami honorowymi i do pozyskiwania wśród podmiotów włoskich partnerów prowadzonych działań. Wiemy i Państwo również wiecie doskonale, czym jest Szkoła Polska, nie Szkoła Polska w Rzymie, ale Szkoła Polska za granicą. To miejsce, które jest jedna z najważniejszych instytucji za granicą i z tym się zgodzi zapewne również pani ambasador, bo to jest miejsce, w którym nauczyciele mają kontakt na ogół jeden nauczyciel z kilkudziesięcioma polskimi rodzinami. Codzienny kontakt, żywy kontakt. My wiemy tak naprawdę, czym jest ta szkoła dla naszych uczniów, dla ich rodzin. Wiemy, jak pracować z tymi uczniami. Wiemy, co robić, żeby ci uczniowie, którzy urodzili się w 99% tutaj we Włoszech, nadal czuli się Polakami. Dzisiaj mam przyjemność Państwa poinformować, że 17 września prezydent Polski otworzył i proszę mi wierzyć, najnowocześniejsze we wschodniej części Europy, już nawet nie Polski, Muzeum Narracyjne. Ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych wystawy unikatowej. Myśmy zrobili założenie. Nie chcieliśmy na tej wystawie, żebyśmy to my, naukowcy, opowiadali historię zesłania, tylko na tej wystawie opowiadają sami zesłani. To jest muzeum, w którym w największym stopniu zostały wykorzystane relacje. To jest muzeum niezwykle nowoczesne, multimedialne, natomiast myśmy postawili na eksponat i na relacje. To, co jest autentyczne. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, kiedy myślę o ojczyzna, szukam drogi w każdym z nas. Dla Polonii Polskiej we Włoszech, drodzy Państwo, to wy jesteście tą drogą, bo wy budujecie i dbacie o to, żeby młode pokolenia, które rosną na ziemi włoskiej, pamiętały o Polsce i były dumne z tego, że są Polakami. A nasza wspólna historia zarówno Polski, jak i Włoch jest bardzo bogata. I bardzo cieszę się z tego, że mogę Państwa gościć po raz pierwszy jako dyrektor Domu Polskiego i cieszę się, że jesteście w tym miejscu. Jesteśmy tutaj w Rzymie na 26. zjeździe Polaków we Włoszech. 26. zjazd, a dla mnie pierwszy, dlatego że w zeszłym roku mnie było.
ponieważ miałam wypadek na Monte Cassino, także nie mogłam być na tym, a właściwie jestem tylko 2 lata tutaj, także pierwsza moja okazja, żeby być na takim zjeździe. Muszę powiedzieć, że dopiero zaczęliśmy, ale jestem pod wrażeniem. Wiem, że mam świetną ekipę u mnie w ambasadzie i w konsulatach, ale jestem pod wrażeniem, jak słucham właśnie państwa, które tak ciężko pracują na to, żeby podtrzymywać tą polskość we Włoszech. Tu są nauczycielki, tu są ludzie, którzy są prezesami różnych związków. I to jest ważne, bo to jest ważne, żeby kultywować pamięć, kultywować tą przyjaźń, która istnieje między Polakami a Włochami. Także zbieramy się, zbieramy myśli przy okazji i robimy plany na przyszłość. I mam nadzieję, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będzie ten sam zjazd w przyszłym roku, a że pandemii nie będzie i będzie jeszcze trochę lepiej i te relacje będą jeszcze bardziej bogate. Dziękuję za uwagę i zapraszam wszystkich do Włoch. Bardzo dziękuję w imieniu zarządu i całego związku za współpracę i pomoc pani ambasador Annie Marii Andec oraz kierownikom placówek konsularnych w Rzymie i Mediolanie, panią Agacie Ibek-Wojtasik i Adrianie Siemnickiej oraz pracownikom konsulatów, i tutaj stale powtarzam to samo, ale to samo się stale powtarza co rok, za panią Kamili Kowalskiej, Małgorzacie Stachnie, za pomoc i wielką cierpliwość przy korygowaniu naszych niestety stale źle wypełnionych kwestionariuszy prezentujących przyszłe związkowe projekty. No tak jest. Dziękuję wszystkim gościom za uczestnictwo w posiedzeniu 26. Walnego Zjazdu Polaków we Włoszech, że uroczyste odsłonięcie tablicy uczyni to nasz prezes honorowy, ksiądz Marian Burniak. Tablica powstała z inicjatywy prezesa Związku Polaków we Włoszech. Projekt wykonał prezes Fundacji II Korpusu Polskiego we Włoszech, Pietro Rogaci. Tablicę sfinansował konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie.